Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z FIW 20 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj przed nami kolejne nagrody za FUT Champions oraz Division Rivals. Mam nadzieję, że tego szczęścia w prp będzie troszkę więcej, na przykład takiego gościa, co ma 95 overalla. Pierwszy raz chyba w tej znakomitej koszuletce z 2005 roku, co prawda z Ronaldinho na plecach, ale numer się zgadza, także może, może być dobrze. Dobrze, lokujemy się już do futa, i naszym oczom po raz kolejny ukazują się. No, nie naprawili co prawda tego logo za Rivalsów, nadal nie ma, ale są nagrody za Food Champions i to mi się podoba. Także już standardowo zacznijmy właśnie od tych czerwonych kart. Nagrodę za Division Rivals na koniec, zobaczymy co nam poleci w nagrodach i w zależności od tego e, wtedy wezmę paczkę za 125 tysięcy albo monety, troszkę monet już za same granie e, zarobiłem. No ale liczymy, że jeszcze to podwoimy w paczkach, no w player nie. Ale sprzedając mojego, mojego troszkę słabszego ze, ze składu, też by szło troszkę zarobić. Jedziemy od środkowego. Jeden z pięciu do wyboru. Liczymy na jakieś porządne trafy. W pierwszych z nich standardowo Ben Foster. Yy, wydaje mi się, że każdy, kto obejrzy ten materiał, trafił go w tym tygodniu. Także bierzemy potężnego Anglika. Środkowy nie był szczęśliwy, ale mam, no, wydaje mi się, że, że ostatni będzie o wiele lepszy. Tak się nie dzieje, no dobra, jest lepszy, bo jest y, Paje oraz niesamowity Barela z Interu, no ale to nie jest to, na co ja liczę, zdecydowanie nie. No i w tym momencie już pojawiła się lekka y, komplikacja, no bo miał być dobrze, póki co jest tragicznie, ale jeszcze może być fantastycznie. Krótka animacja za 30 spotkań, grania, no i tragicznie jest, dostaję kapę oraz Hermana z kart, które, które mogę wybrać. No nie, nie ukrywajmy, jest po prostu dramat, był w tej drużynie tygodnia nawet taki Ninegoland. był Robert Lewandowski, był Messi, ja dostaję kapę, Fostera oraz Paeta. Szansa, szansa jest coraz mniejsza, jeśli... Jeśli o to chodzi, paczka 100 tysięcy monet. Nieszczęśliwa dla mnie, kompletnie w tym roku. Jest jakaś nadzieja, żeby to się wreszcie zmieniło. Jest walkout, ok. Czyli jest walkout w tej paczce? Będzie to Portugalczyk, sprawa obrona. Danilo Pereira, ok, czyli to jest naprawdę przyzwoity terap, bo jako że on jest najbardziej e, opeligi Ligi w FIFA, no i ogólnie w piłce nożnej, no to Ricardo może być warty. E, mam nadzieję, że choć te 50 tysięcy monet za niego otrzymam, także i do tego jeszcze ten e, inform bardziej. Niżej ocenionych zawodników, którzy są co zwarci w tej paczce raczej nie ma, ale ten Ricardo, mam wrażenie, że powiedziałem wcześniej Danilo, nieważne, Pereira kosztuje 55 tysięcy, tak jest, tak jak się spodziewałem, czyli na spokojnie 70k tej paczki wyciągam bardzo dobry początek, średni początek jak przed nami ostatnia paczka za Foot champions, potem już tylko division rivals. Emocje sięgają z nitu, ja się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wy również Jeśli było co odpaczce za 100k no to tutaj jest formalnością Wow <gry> Nie mam pojęcia jak to się stało, ale Okazało się jeszcze, że spadłem z rangi, miałem 25 tysięcy Punktów, około, tak mi się wydaje, tak miałem 25, jak wczoraj kończyłem grać. Trzeba było 26 na rangę drugą, 34 na rangę pierwszą. Super, naprawdę kapitalnie. Za 35 i za 50k nasza ostatnia nadzieja w dniu dzisiejszym, nie ukrywajmy, jest dramatycznie, żeby paczka za 100k była lepsza niż. Eee, nawet paczka teraz za 35k jest prawdopodobnie lepsza niż z informami, tak jest, jest to Marquinhos eee, A nie, Marquinhosa chyba w tym roku nie trafiłem, drugi raz z rzędu Z tych właśnie Brazylijczyków, wypada nam Thiago Silva, 8-7 overalla ma jego mość, który wygrał Na najlepszego piłkarza ostatniego miesiąca We Francji I kosztuje on 15 tysięcy monet, tam w monetach za rywalstwo normalnie miałem chyba 40 no, czyli już praktycznie połowa się spłaciła, a spaćki za 50k samych Quikseli powinienem wejść już na zero, także po raz kolejny nagrody za Raywalsy opłacało się, się brać, no ale liczę na jakiś wreszcie porządny traf w dzisiejszym odcinku, choć drugi walkout z rzędu, no to by było naprawdę Coś, coś grubego. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Tak się nie wydarzy, jest to karta specjalna i powiedz, że to będzie ten sam gość. Tak jest, on do mnie. On do mnie wraca, paczka z informami. Teraz paczka za 50k kappa z Atletic Bilbao. No, pewnie kosztuje 13 tysięcy monet. I tak wyglądają moje tygodniowe nagrody. 15 tysięcy, no. Coś tam, wiadomo, zarobię, ale tak patrząc na całość, porównując do innych graczy, no to jest jest dramat i będzie, wydaje mi się, nawet dobrym wynikiem, jeśli uda mi się uzbierać na Benedera forma. No po cichu liczyłem, że może nawet Kylian Mbappé pojawi się na ten weekend, no nie, tak się nie wydarzyło. Ehm, właśnie pokażę wam jeszcze dosyć ciekawy transfer, bo o tym nie wspominałem. Eder Militao dołączył do mojego zespołu, wersja Champions League, dałem za niego niemalże pół miliona monet, aktualnie kosztuje, no już troszkę poszedł w górę, 510. Także e, taka troszkę nawet można powiedzieć inwestycja, ale kapitalnie gra mi się tym obrońcą. Moim zdaniem, już nawet ta wersja jest lepsza od Rafaela, Varana, Ramosa i wszystkich pozostałych zawodników z Ligi Santander na tej pozycji. Oprócz, oczywiście, potężnego Gerarda. No także tak wygląda składzik na tę ligę weekendową na dniach powinna się pojawić powinien się pojawić materiał gdzie pokażę jaką będę grał jaką taktyką jakie wytyczne to wszystko na dniach także warto subskrybować warto śledzić dzięki za oglądanie tego materiału do końca mam nadzieję że u was było troszkę. Troszkę lepiej, no bo gorzej chyba niż u mnie się nie dało. Zapraszam, oczywiście, na streamki piątek, sobota, niedziela. Zawsze daję znać na Instagramie. Link w opisie. Eee, powodzonka. Życzę Wam miłego piątku. Trzymajcie się na razie. Jo.